Witam was, komputerowcy! Tu znowu Samojed Computers w kolejnej części filmu o laptopach gamingowych w różnym budżecie. Laptopy będą w budżecie od 8000 do 14000 zł, więc będą to drogie, a zarazem potężne maszyny nie tylko do gier, ale już do profesjonalnych zastosowań. Procesor E8400 w tych laptopach wymięka. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz obejrzenia filmu do końca. A teraz intro i przechodzimy do filmu. A pierwszym laptopem będzie Lenovo Legion 7 15IMH05, który kosztuje w promocji 9500 zł, a bez promocji kosztuje prawie 10 000 zł. Laptop ten ma potężną kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2080 Super, której VRAM wynosi 8 GB, a procesor ma Intel Core i7 10750H o taktowaniu 2,6 GHz, a w turbo aż 5 GHz. Posiada super szybki dysk SSD o pojemności 512 GB, trochę to mało jak na laptopy dla graczy, ale można go później rozbudować, ponieważ nie jest lutowany w przeciwieństwie do MacBooków, gdzie tam jest wszystko wlutowane, ale to Lenovo, a nie MacBook. Ma podświetlaną kreaturę, w sumie jak każdy laptop dla graczy. A drugim laptopem będzie Asus ROG Strix Scar 17. Cena tego laptopa wynosi 10 700 zł. Laptop ten ma bardzo dobrą matrycę o rozdzielczości Full HD. Szkoda, że nie w 4K, ale nie ma co wybrzydzać. Odświeżanie wynosi aż 300 Hz. Posiada trochę lepszą kartę graficzną niż poprzedni laptop, a mianowicie Nvidia GeForce RTX 3070 o pamięci VRAM 8 GB. Procesor tym razem to AMD Ryzen 7 5800H o taktowaniu 3 GHz, a w turbo 4,3 GHz. Dysk SSD w tym laptopie ma pojemność 1 TB, więcej niż w poprzednim laptopie, ale za to ten laptop nie ma systemu. Ale można go prosto zainstalować, najlepiej Windowsa 10. Laptop ten jest wyposażony w 16 GB RAMu, które można rozbudować do 64 GB. Laptopa ładuje się przez USB typu C. A trzecim laptopem będzie Acer Predator Triton 500. Cena tego laptopa wynosi 11 800 zł. Laptop ten ma o ponad 2 cale mniejszą matrycę niż poprzedni laptop, ale nadal Full HD. Karta graficzna tego laptopa to Nvidia GeForce RTX 2080 Max Q, a procesor tego laptopa to Intel Core i7 10750H. Laptop ten ma bardzo dobrą kreaturę RGB. Dysk SSD tego laptopa ma również pojemność 1 TB, ale za to ma więcej pamięci RAM, aż 32 GB, czyli dwa razy więcej pamięci niż w poprzednim laptopie. Ciekawym akcentem tego laptopa jest podświetlenie loga Acer Predator niczym w starszych laptopach Apple'a oraz jego metalowa obudowa, która jest na pewno wytrzymalsza niż plastik. Ma bardzo dobrą kartę sieciową, co jest przydatne w grach online i komunikatorach VoIP, takich jak Discord czy TeamSpeak. Laptop, tak jak poprzedni, niestety nie ma systemu. A teraz przechodzimy do kolejnego laptopa. A laptopem, który zamyka ten ranking, będzie Asus ROG Zephyrus Duo. Jest to najlepszy laptop z tego filmu. Może ma podobne parametry niż poprzednie laptopy, ale jego unikalny wygląd oraz drugi ekran robią wrażenie nawet na zwykłych użytkownikach laptopów. Jego układ chłodzenia również robi wrażenie, ponieważ jest on oparty na ciekłym metalu, co przekłada się na niższe temperatury, a jego specyfikacja to procesor AMD Ryzen 7 5800H, którego taktowanie wynosi
3,2 GHz, a w Turbo 4,4. A układ graficzny to Nvidia GeForce RTX 3070, którego pamięć VRAM wynosi 8 GB oraz 32 GB RAMu. A dysk SSD to znów 1 TB, ale jest już na nim zainstalowany system wraz z licencją. A jego cena wynosi aż 13 999 zł, a bez promocji to jeszcze więcej, aż 16 100. To już wszystko. Jeśli Wam się spodobał film, to kliknij łapkę w górę oraz udostępnij go znajomym. Oraz zostaw suba na moim kanale wraz ze dzwonkiem, aby nie przegapić żadnych filmów na moim kanale. Nic to Was nie kosztuje, a mnie motywuje do robienia filmów. Również zachęcam do dołączenia do mojego serwera na Discordzie. Ja się z Wami żegnam, cześć, do następnego filmu.